że uciekinierzy z Mariupola witam w Polsce. Dzień dla mieszkańców Brukseli. Właśnie zaczyna się tam kolejna demonstracja związków zawodowych przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. Spodziewane są m.in. duże utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Związkowcy protestują przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego i cięciom w sektorze socjalnym. W Sztokholmie zostaną dziś ogłoszone nazwiska laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Codziennie o tej porze mówimy o faworytach. A kto dziś ma największe szanse? Numer jeden to Amerykanka Caroline Bertozzi, która może dostać nagrodę za analizę reakcji zachodzących w żywych organizmach. A numer dwa to Jennifer Doudna, też Amerykanka, za badania nad modyfikacjami materiału genetycznego niektórych organizmów. Ogłoszenie nazwisk laureatów za 40 minut to jest o 11.45 naszego czasu. Polskie Radio. Na Mazowszu słonecznie, ale zimno. 6-7 stopni pokazują teraz termometry. W ciągu dnia mają pokazać maksymalnie 12 na barometrach. Ciśnienie w górę mamy 1023 hektaroskale. Nie ma na drogach w regionie, ale wyzwaniem dla kierowców dalej mogą być korki. Długo stoi się na wjeździe do Warszawy od strony Otwocka, a w samej stolicy pół godziny spędzimy w korku na Zajęczej od Dobrej w kierunku centrum i na Andersa od Dawidowskiego aż po Plac Bankowy, a ponad kwadrans z Walei Waszyngtona od Grenadiery do Alei Zieleniczej, na Sasanki od Pęta do Marynarskiej, na Wybrzeżu Gdańskim od Lewitu do Wybrzeża Kościuszkowskiego i na Mickiewicza od Zajączka do Kątowej. W Radomiu zapchano Starokrakowska od Nasypowej do Szydłowieckiej i Cieleczka przy samorządowej w obie strony. W Płocku stoi Sienkiewicza od Kłumskiej do Bielskiej i Samobielska między Aleją Jachowicza a Kwiatka. W Siedlcach postoimy na Brzaskiej od Wyszyńskiego do Unżanowskiej i na Floriańskiej od 3 maja do Sienkiewicza. Kampania społeczna. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina. Pacjencie, pamiętaj, że masz prawo przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych do obecności osoby bliskiej. Masz też prawo do całodobowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską. Jeśli wiąże się to z kosztami poniesionymi przez placówkę medyczną, może zostać pobrana dodatkowa opłata, która musi być wyraźnie określona w regulaminie szpitala. Bezpłatne informacje Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590. Kampania społeczna. Wydaje mi się, że to jest bardzo zabawne, ponieważ ja w tej
Ja widzę, że pan tak myśli, ponieważ ja w tej książce wyraźnie deklaruję, że nigdy właściwie żadnego kryzysu wiary nie przeżyłem, więc mogłoby to świadczyć, że z tej książki wyziera jakiś taki permanentny kryzys wiary. Tak? Ale ja myślę, że to jest taka i prawda, i nieprawda, co pan mówi. To znaczy, jeżeli kryzysem wiary byśmy nazwali to, co pan, to, czym pan wspomina, to znaczy poszukiwanie, takie bicie się z rzeczywistością, która nas przekracza, no to tak, to wtedy można powiedzieć, że właściwie każda osoba wierząca prawdopodobnie znajduje się w takim permanentnym kryzysie wiary. Tak? To nie jest taki kryzys wiary, że ja nagle przestaję wierzyć, że Bóg istnieje, albo że mnie kocha, albo że... Natomiast jest to przeżycie spotkania z rzeczywistością, w którą wierzę, co do której mam jakieś zrozumienie, nawet jakieś doświadczenie, no ale która mnie tak przerasta, jest tak inna ta rzeczywistość, tak? Jest tak inna ta osoba, którą spotykam, że faktycznie znajduje się w pewnym kryzysie wiary. Pan jak się tak popatrzy, weźmie Biblię chociażby, albo Żywoty Święte, no to widać, że to zbliżanie się do Pana Boga to jest taka historia gorzko-słodka, tak? To tam są momenty euforii, jakiegoś takiego bardzo głębokiego przekonania, albo po prostu czarne dziury. My tymczasem wciąż próbujemy wtłaczać Boga w ramki jakichś naszych wyobrażeń. Doprawiamy mu brodę i długie, siwe włosy, czyniąc z niego coś w rodzaju świętego Mikołaja. A ja jestem bardzo przeciwny oszukiwaniu dzieci świętym Mikołajem. Rozumiem, że to świetna okoliczność do zrobienia niespodzianki, ale ta fałszywa, krzywo przyklejona broda może być poważnym rozczarowaniem dla dziecka i często staje się pierwszym religijnym, w cudzysłowie, rozczarowaniem człowieka. Ale ta cała książka to jest doprawianie brody i siwych włosów. Tak pan uważa? Tak, bo ojciec właściwie bierze dowolne rzeczy, tak właściwie wychwytuje i je ubiera właśnie w brody siwe. Tak, ja uważam, że tak się powinno modlić, a to nieźle, a to nie, a tutaj wyciągam cytat z Pisma Świętego, który mówi mi, że Pan Bóg mówi tak, a tutaj wyciągam coś a propos Starego Testamentu i to też mi pasuje i tworzy ojciec takiego swojego świętego Mikołaja. Nie, absolutnie nie tworzy świętego Mikołaja, wręcz przeciwnie, jak pan czytał pan, więc pan wie, ale ja jestem zwolennikiem poddania się i to jest bardzo przykre czasami, bardzo trudne, poddania się sprzecznościom, tak? Poddania się sprzecznościom, które nam funduje Pismo Święte. O tym tam dużo, dużo piszę i dużo wspominam. I te sprzeczności są takie właśnie, nie wiem, nie będziesz tworzył żadnych bożków, a za chwilę zrób sobie węża z miedzi, a módl się w izdebce, a kto się przyzna przede mną, przed ludźmi, no to ja się przyznam przed ojcem. Więc i to wystawianie się na tym polegał zakon, ale to nie miało być cały czas. Jesteśmy zmuszeni do poszukania jakiejś syntezy. Ale takiej syntezy, która sama w sobie też nie będzie łatwa. Gadać i ci nagadają głupot, że ten człowiek się ciągle zapędza w jakieś głupoty. To był zakon. Trzeba było zrozumieć sens zakonu. Bardzo no konkretnych pogadają, rozwiązań i powiedział, proszę tak robić, a będzie dobrze. A mnie się wydaje, że w tej książce bardzo starałem się uniknąć takiego właśnie. Dokładnie, wie pan, trochę jestem taki onieśmielony reklamą, jaką wydawnictwo wam zrobiło tej książce, ponieważ nakręcono ze mną takich 10 filmików i te filmiki teraz tam idą na stronach jezuickich i nie tylko. I to jest tak, że jest pytanie i ja odpowiadam. Pytanie i odpowiadam i ja tam w ogóle taki jestem bardzo, bardzo pewny siebie i bardzo taki kaznodziejski. Nie, no, taki dzielny, uśmiechnięty i pewny siebie i trochę mówię, mnie to tak, nie wiem jak to powiedzieć, onieśmiela, deprymuje trochę, bo ta książka taka nie jest. To nie jest przewodnik, podręcznik. Proszę włączyć tu. To jest podzielenie się osobistym doświadczeniem, które nie proponuje łatwych rozwiązań, które myślę, że wielokrotnie proponuje takie, no nie wiem, trwanie
w ciemności nawet. Tak? Ojciec doktor jest świetnym ekspertem. Pan nie nazywa ojcem doktorem. Ja jestem doktorem, to jest prawda, ale... Jest ojciec świetnym ekspertem od świętego Tomasza. Pism świętego Tomasza. I podejrzewam, że każde słowo, każde zdanie, które by wyciągnąć, nie wiem, z kazań czy skąd, to ojciec jest w stanie wyjaśnić, objaśnić kontekst, skąd ono się wzięło, jak ono się wzięło, co ono znaczy, co ono znaczyło wczoraj, tak? Dziś i tak dalej. A tymczasem wyciąga ojciec właśnie i tego złotego węża, miedzianego węża i to zupełnie z kontekstu. I mówi, dobrze, to weźmy sobie kilka przypadkowych rzeczy, które nam się w coś układają i zastanówmy się, co one mogą znaczyć. No ale tu kontekst jest ważny. Ten kontekst znaczy, zniknął. Znaczy, rozumiem, ale wie pan co? To są... Bardzo ciekawe, że pan o tym mówi, bo to są różne sposoby czytania Pisma Świętego i one są uprawnione. To znaczy... sposób egzegetyczny, ja tam zresztą w którymś momencie też o tym wspominam, że sposób, na jaki Biblię czyta egzegeta, to byłby właśnie taki sposób, o jakim pan mówi. Tak? Jeżeli ja bym napisał książkę na temat, nie wiem, bałwochwalstwa w Biblii, no to wtedy właśnie trzeba by opisać konteksty, trzeba by... I wtedy powstaje książka, która ma charakter naukowy i ma charakter taki, powiedziałbym, erudycyjny. Natomiast Pismo Święte również czytam jako Słowo Boże do mnie skierowane nie tylko w kontekście i w całości, ale również w szczególe, właśnie w tym cytacie. Ja tu zresztą może jestem trochę synem tego średniowiecza, które ja tak lubię, bo oni, to prawda, oni tak stosowali. Autorytet, to coś nazywa auctoritas w średniowieczu, to jest zdanie wyjęte albo z Biblii, albo z jakiegoś ojca Kościoła i właśnie zdanie, które jest rozpatrywane w samym sobie, jakby bez kontekstu, tak? Ono jest w samym sobie pewną daną, ono jest w samym sobie pewnym, nie wiem, pewną prawdą, z którą ja się muszę zmierzyć. I dlatego rozumiem ten pana zarzut, że właśnie... Nie, nosi... zarzut, to pytanie. Nie, ale to takie pytanie podszyte jednak lekkim zarzutem, że... ale rozumiem te refleksje, że książkę pisze ktoś, o kim skądinąd wiadomo, że lubi właśnie i docenia, i bardzo ceni takie właśnie czytanie czy Pisma Świętego, czy tekstów teologicznych, w których te konteksty wydobywa i w których pokazuje jakby całą złożoność też danego obrazu, a tutaj wydaje się, że tak sobie właśnie wchodzi do takiego sklepiku i wybiera tylko to, co widzi, ale to jest jeden ze sposobów czytania Pisma i on ma prawo również, dlatego że, wie pan, to jest trochę na tej zasadzie, znowu się odwołuję do pewnej historii, to chyba, jeśli się nie mylę, święty Antoni Pustelnik, prawda? Jest ta historia, że on wchodzi do kościoła i słyszy księdza czytającego Ewangelię, a ty idź rozdaj ubogim wszystko, co masz i pójdź za mną. Tak? Jego nie obchodzi kontekst. To nie jest istotny kontekst, w jakim to powiedział, co to znaczy ubogi, co to znaczy bogactwa, czy to należy rozumieć dosłownie, czy to należy rozumieć duchowo, w przenośni. Tam można by całą niesamowitą egzegezę zrobić. Natomiast święty Antoni usłyszał to zdanie, poszedł, rozdał wszystko ubogim i poszedł na pustelnię i modlił się przez całe swoje życie. Jak to dzisiaj jest bardzo aktualne w Polsce, prawda? Myślę, że tak. Powinno być. Odrzućmy kontekst. To jest mój apel do episkopatu. Odrzućmy kontekst. Właśnie... To wrócimy tak. Do innych rzeczy związanych z książką ojca. Ojciec dr Paweł Krupa, szef Instytutu Tomistycznego, jest państwa i moim gościem. Jutro ma na imię Bóg o modlitwie bardzo osobiście. Książka wydana przez wydawnictwo Wam. Wrócimy po informacjach. Informacja o 11:20. Owczarek. Niby wszystko pięknie, ale jak się weźmie pod lupę całość zmian i zestawi je z tym, co mamy teraz, to dochodzimy do niepokojących wniosków. Chodzi o kilka ulic, na których sytuacja jest tragiczna. Najważniejsze jednak, jak mówią psychologowie, to przyznać się, że mamy problem. Możemy chyba zacząć mówić o braku standardów, bałaganie, wybrakowanej i nieprecyzyjnej dokumentacji. Kontrola jest konieczna, bo sytuacja jest dramatyczna. Niby niedużo, ale to o ponad 20 więcej niż rok wcześniej. I taki skok powinien już dawać do myślenia. Szczerze, chyba pierwszy raz istnieje taka jednomyślność wśród ekspertów, że coś trzeba z tym zrobić. Masz sprawę dla reportera Radia Tok FM. Napisz reporterzy@tok.fm. Reklama. Rodzice miewają
mają problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu u dziecka. Zapytaliśmy o to lekarza medycyny Piotra Kolskiego. Rodzice mają prawo mieć wątpliwości. Zamiast zgadywać, lepiej podać Herbapekt Junior. Wyrób medyczny Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. Masz dużo różnych potrzeb, a na koncie czasem za mało. Dlatego potrzebujesz czegoś specjalnego. Karty kredytowej City Simplicity. Bo gdy ci zabraknie pieniążków, możesz je pożyczyć. I już masz. Karta kredytowa City Simplicity z opcją kredytu spłacanego w ratach. Złóż wniosek na cityhandlowy.pl lub odwiedź oddział. Przyznanie karty zależy od zdolności kredytowej. Bank Handlowy S.A. Fajna karta. City Simplicity. Po prostu. Polska. Dwa miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, dostępny w aptekach. Proszę Państwa, zaczynamy licytację. Cela wywoławcza. Na chrypę to Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler Med łagodzi podrażnienia gardła i stron głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Sprzedano Pani z aksamitnym głosem. Zaczęło się. U babci był sok z malin. Nie zapomnieliśmy o nim. Tylko jakby mniej nam się chce chodzić po lesie. Dziś możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Wszystkie swojskie. A jeżeli gripowita zawiera jeszcze cynk, to o odporność możesz się nie martwić. Teraz w aptekach opakowanie promocyjne gripowity z termometrem w prezencie. Bezskutecznie rzucałam palenie, aż trafiłam na Desmoxan. Rzucanie nigdy nie jest proste, ale Desmoxan to ogromne ułatwienie. Nie paliłam już po 4 dniach, a na całą kurację wystarczyło jedno opakowanie. Desmoxan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią dobrze, lotki dołożonej do pakowania. Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną tłowicą piersiową, z zaburzeniami rytmu serca, bo niedawno przebytym zawale serca, uderza mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Wyobraź sobie najwyższy lodowcowy ośrodek narciarski w Austrii. Doskonałe warunki do jazdy od października do maja oraz niesamowite widoki na otaczające trzy tysięczniki. Wyobraziłeś to sobie? A więc przyjedź do Doliny Pitztal w Tyrolu i zobacz to na własne oczy. Wejdź na www.tyrol.pl i sprawdź szczegóły. Odkryj prawdziwy raj dla narciarzy. Dolina Pitztal w austriackim Tyrolu czeka na ciebie. www.tyrol.pl. Jestem za godzinę. Jak będziesz wracał, to kup mi w aptece tabletki na wątrobę. A, chyba... Slimin. Chyba Slimin? Chyba jakoś inaczej się nazywały. Zmieniłam na Chyba Slimin już jakiś czas temu, bo myślę nie tylko o wątrobie, ale i o odchudzaniu. Zawarte w suplemencie diety Chyba Slimin cholina, cykoria i karczoch wspierają pracę wątroby, a do tego ostryż długi i ostrokrzew paragwajski wspomagają odchudzanie. Będę pamiętał. Chyba Slimin. Chyba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Dochodzi 11.21. Anna Draganek, zapraszam. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie bada przepisy ograniczające klauzulę sumienia lekarzy zaskarżone przez Naczelną Radę Lekarską. Rada kwestionuje m.in. konstytucyjność przepisu, który mówi, że osoba powołująca się na klauzulę sumienia ma poinformować o tym przełożonego. To zdaniem wnioskujących oznacza, że lekarz musi ujawnić swój światopogląd. Maciej Hamankiewicz, prezes Rady, przekonuje, że już kilka lat temu Parlament Europejski w swojej uchwale poparł zasady, których oni przed Trybunałem bronią dzisiaj. Być może dzisiaj nastąpi przełom i nareszcie polskie przepisy zostaną dostosowane do tych krajów, gdzie te zapisy są przestrzegane. Sejm i prokurator generalny chcą, by Trybunał uznał te ograniczenia za zgodne z konstytucją. My do sprawy będziemy wracać w informacjach TOK FM. Wicepremier Janusz Piechociński apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o organizację spotkania w sprawie uchodźców. Zdaniem szefa PSL-u takie rozmowy powinny odbyć się już dawno. Piechociński chce, by w spotkaniu, o które zaapelował do prezydenta, wzięli udział przedstawiciele głównych
głównych partii politycznych, samorządowców, a także przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, wicepremier ostrzegł, że jeśli Europa popełni błędy w sprawie uchodźców, może jej grozić nowa wojna światów. Słuchasz informacji TOK FM. Lekarze bez granic chcą, by nalot na szpital w Kunduzie był wyjaśniany tak jak zbrodnia wojenna. Po raz pierwszy w historii dochodzenia miałaby prowadzić Międzynarodowa Komisja do Spraw Naruszeń Prawa Humanitarnego. Powołano ją na mocy protokołu do konwencji genewskiej w 1991 roku, ale do tej pory nie zajmowała się żadną sprawą. Do omyłkowego bombardowania szpitala przez Amerykanów doszło w nocy z piątku na sobotę. W sumie zginęły 22 osoby. Dochodzenie zapowiedziały już władze amerykańskie i afgańskie. Szef FIFA Sepp Blatter jest oburzony, że szwajcarska prokuratura wszczęła przeciwko niemu postępowanie karne. Jak stwierdził w wywiadzie dla jednego z niemieckich tygodników, potępia się mnie, choć nie ma dowodów. Prokurator generalny Szwajcarii poinformował pod koniec września, że Blatter został objęty postępowaniem w sprawie korupcji w FIFA. Główni sponsorzy światowej piłki zaapelowali wtedy, by podał się do dymisji, ale Blatter odmówił i powtórzył, że zrezygnuje dopiero w lutym. Pogoda. W ciągu dnia słaby deszcz i mrzawka na Śląsku i na Podhalu. Im dalej na północ, tym więcej słońca. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni w Białymstoku, 11-12 w Radomiu, Trójmieście i Warszawie, 14 w Katowicach, 15 w Szczecinie, do 17 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Łosiczka, program Owczarek, ojciec dr Paweł Krupa. Dominikanin, szef Instytutu Tomistycznego, jest Państwa miłym gościem. Jego książka najnowsza nosi tytuł Jutro ma na imię Bóg, o modlitwie, bardzo osobiście, wydana przez wydawnictwo Wam. To ciężkie westchnienie po lekturze. Proszę Państwa, ona się tak bardzo ciężko nie czyta. Niech Państwo się nie sugerują tymi ciężkimi westchnieniami redaktora Łosiczki. Kiedy archanioł Gabriel objawia się Mahometowi, to najpierw ciska nim o ziemię i rzuca belgami. Ty jesteś nic, ty jesteś zero, krwawy, spłacheć mięsa, mów mi tu Koran. Biedny Mahomet wykrztusza, nie mam pojęcia jak. A anioł ciągnie, mów, ja ci tu każę, to masz mówić. Nagle Mahomet zaczyna wypowiadać słowa Koranu wbrew swojej woli. A co się dzieje w Ewangelii? Ten sam archanioł Gabriel przychodzi do pewnej młodej kobiety w Nazarecie i mówi, dzień dobry, bądź pozdrowiona, łaski pełna, nie bój się, przyszedłem z tobą porozmawiać. Wiesz, za chwilę poczniesz Syna Bożego. Ona pyta, ojej, ojej, a jak to się stanie? Archanioł uspokaja, nie martw się, ja ci to zaraz wszystko wytłumaczę. Duch Święty cię osłoni i w ogóle Bóg się wszystkim zajmie bardzo łagodnie. I co ty na to? Ona odpowiada, oczywiście, zgadzam się. Archanioł dziękuję, żegna się i grzecznie wraca do nieba. No tak, tak się nawet tego Boga ci muzułmanie mają strasznego. No, no oni mają inną koncepcję tego Boga. To jest i to oczywiście proszę pamiętać, że w tej książce również nie brakuje humoru, ale faktycznie ich koncepcja Boga jest inna niż nasza i oni ale tak nasza, to się wyraża chrześcijańska. No właśnie, dopiszę. To są dwa zupełnie inne sposoby kontraktu, ale uwaga, my również nie możemy zapominać o tym pierwszym wymiarze relacji z Bogiem. Tak. Cytuję, oczywiście, chrześcijanie zawsze będą mieli tendencję, żeby pójść w kierunku przyjaźni, przymierza, bliskości, podkreślania podobieństwa między nami a Bogiem, osobowego charakteru naszych z nimi relacji i słusznie. Ja myślę, że po Holokauście nie mamy prawa tak pisać, ani mówić, ani myśleć. Że to nie mamy... Że chrześcijanie idzie w kierunku przyjaźni, przymierza, bliskości, podkreślania podobieństwa. Z Bogiem. No, ale z Bogiem, chyba też, bo to chodzi o ale Boga. Przez Boga z człowiekiem. No, jak, nie, rozdzielmy dwie sprawy. No, ale jak można rozdzielić dwie sprawy? Znaczy myślę, że właśnie chrześcijanie stracili moralne prawo do mówienia czegokolwiek. Tak, ale i naśmiewania się z innych religii. Tak, nie, ja się nie naśmiewam. Ja się nie naśmiewam z innych religii, tylko na sposób kolokwialny, ja zresztą uprzedzam we wstępie, że i bardzo przepraszam, że to będzie trochę kolokwialne, bo to jest tekst mówiony, tak? To jest tekst, który ja najpierw wypowiedziałem, a później go zredagowałem niewiele, bo chciałem zachować właśnie taki gawędziarski trochę charakter, więc ja absolutnie z nikogo nie wyśmiewam. Natomiast to zestawienie tych dwóch objawień tego samego archanioła, prawda, bo to i tu występuje Gabriel, faktycznie pokazuje różnicę w naszym odniesieniu do Pana Boga pomiędzy nami i muzułmanami.
Co więcej, dla których, o ile dobrze rozumiem ich myśl, Bóg jest między nami a Panem Bogiem, nie może zachodzić ani podobieństwo, ani przyjaźń, a jeszcze mniej zjednoczenie, no Chrystus to już jest w ogóle nie do pomyślenia. Natomiast to, co może zachodzić, to może zachodzić islam, czyli poddanie, tak? Poddanie, posłuszeństwo. Ja mogę być tylko posłuszny. I w tym fragmencie akurat, który pan tutaj zacytował, ja z jednej strony próbuję pokazać, tam dalej to zresztą wyjaśniam, próbuję pokazać, jak bardzo dla nas jest istotne to, że Bóg się stał człowiekiem i że my naprawdę możemy być z Nim w przyjaźni i w relacji, nie tylko posłuszeństwa, ale również przyjaźni. Zaraz ja dojdę do tego, o czym pan mówi. Natomiast chcę również podkreślić, żebyśmy nie zapominali, że On jest naszym Panem. Bo myślę, że to w chrześcijaństwie, może teraz powiem tak, myślę na głos. Myślę, że w chrześcijaństwie to, że my przestajemy szanować człowieka, to jest dlatego, że z tego Pana Boga my robimy czasami takiego właśnie brata łatę, z którym ja sobie to wszystko załatwię obojętnie, jak ja traktuję innych i siebie samego, albo nie szanujemy Pana Boga, znaczy nie szanujemy człowieka, bo robimy z Pana Boga właśnie takiego satrapę, trochę tak na wzór tej wizji islamu, robimy z niego takiego twardego pana, wobec czego ci, którzy go nie przyjmują, są właściwie nie warci naszej przyjaźni, solidarności, miłości. Natomiast prawda... No, tak, że nie warci, trzeba ich wyrżnąć. Tak. Natomiast to jest chrześcijańskie podejście. Nie no... Wyprawy bywało. Holokaust... Ale proszę pana, no Holokaust nie został zrobiony przez chrześcijan jako chrześcijan, tak? A przez chrześcijan jako kogo? Przez chrześcijan jako przez chrześcijan, którzy zdradzili chrześcijaństwo tak naprawdę. Aha. Tak. No tak, no powiedzmy sobie to szczerze. No, co to znaczy zdradzili chrześcijaństwo? Zdradzili chrześcijaństwo, znaczy zdradzili Chrystusa i zaczęli patrzeć na człowieka jak na insekt, tak? No ale co to znaczy? Czy że jak się zabija drugiego, to się przestaje być chrześcijaninem? No przecież... Bo rozumiem, że chrzest włącza we wspólnotę chrześcijańską. Ale to, co ja chcę powiedzieć, przecież nie przestaje się być chrześcijaninem i w tym sensie zrobili to chrześcijanie, natomiast nie zrobili to chrześcijanie jako, nie wiem, wyraz ich wiary i miłości do Boga. No jak to? Przecież oni zabili naszego Pana Jezusa. Kto? No Żydzi. Ludzie zabili Pana Jezusa. No taki był dyskurs, Kościoła katolickiego w Polsce. Przez nie całego i nie zawsze. Całe szczęście, tak? Natomiast to, że błądziliśmy i to nawet gremialnie błądziliśmy i robiliśmy głupstwa, to... Piękny eufemizm. Głupstwo, to dobrze, zbrodnie popełnialiśmy, proszę bardzo, tak. Ja nie mam tutaj jakby problemu z tym. No to jest nasza wina i za to przepraszamy i tego się wstydzimy po prostu. Natomiast nie zmienia to jakby faktu, że to, co się stało w Jezusie Chrystusie, jest fantastycznym wydarzeniem i my to głosimy, tak? I teraz byłoby, myślę, że byłoby faktycznie przerażające, gdybym ja teraz stał tutaj i jakoś tak, nie wiem, bronił czy też mówił, że no tak musiało być, albo bronił tego tak zupełnie... Mogę to tłumaczyć. Dlatego, że te konteksty, przypominam, początek naszej rozmowy, są istotne. I dzieją się rzeczy w kontekstach różnych. Bo ja ojca pytałem, czy może tak zasugerowałem, że ojciec zrobi takiego świętego Mikołaja. Właśnie tutaj doprawi to, tutaj doprawi to. Ten fragment, który zacytowałem z książki, właśnie jest taki... różnica między islamem a chrześcijaństwem, czyli ten, prawda, tutaj nakaz, a tu taki przychodzi, miły, taki właściwie jak z kreskówki, mówi, czy chciałabyś, czy nie miałabyś. Ale zastanawiam się, a dlaczego ojciec nie wybrał do reprezentacji chrześcijaństwa tego Boga, który przychodzi i mówi, słuchaj, przez 200 lat nie miałeś syna, masz syna, no dobra, to idź na górę i go zarżnij. Albo Boga, który mówi, no dobra, jak tam nie znajdę jakichś sprawiedliwych, to tam wszystkich wyrżnę. Ale ja wybieram,
ja wybieram Boga jeszcze, ja wybieram Boga. Jeszcze tak bardziej. Wybiera ojciec ale Mikołaja tworzy. Tutaj wąsy, tutaj bruszka, ja... tutaj kaptur. Bo myśmy mówili tutaj w radiu, mówiłyśmy, że hinduiści bardzo narzekają na tych chrześcijan, dlatego oni tutaj słuchając Radia Koncita zastanowili się, że rzeczywiście hinduiści nie chcą tutaj europejskiego Boga, bo to rozmięcie. Który wiadomo, że zmartwychwstanie. To pan tak sobie myśli, bo my tak, no bo my tak kombinujemy właśnie, przypomina mi się historię. Ale jeżeli Bóg jest wszechmogący, to przecież wie, że zmartwychwstanie za chwilę, nie? Natomiast Chrystus na krzyżu krzyczy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? A więc ma moment takiego zejścia do otchłani, że on, Syn Człowieczy, czuje się od swojej, Syn Boży, czuje się od swojej boskości rozerwany, oddzielony. Wie pan, my nie możemy sobie tak łatwo... I to jest właśnie to, przeciwko czemu ja walczę w tej książce. Że ta antropomorfizacja Pana Boga, że to właśnie takie mówienie, że Bóg to wiedział, że zmartwychwstanie, w związku z tym to nie był dla niego problem. Ale ojciec to się cały czas robi. Bo to my tak sobie wyobrażamy. Nie, ja tak nie robię. Bo my tak sobie to na swój sposób tłumaczymy. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, znaczy tego się nie da wyobrazić, tak? Tego się nie da wyobrazić, co się dzieje w momencie, kiedy umiera człowiek niewinny, nie tak jak niewinne jest dziecko, tak? Tylko niewinny w sposób, on jest niewinnością. Znaczy ten dramat, który się dzieje, to jest dramat absolutnie niewyobrażalny. Ja wiem, że nam jest go ciężko przełożyć. No, czym się różni od śmierci niewinnych ludzi? No tym, że ludzie nie są zupełnie niewinni. Tak? Ale... Nie ma takiej kategorii. To nie jest ta sama kategoria niewinności. Właśnie cały czas musimy podkreślać, że oczywiście, że dziecko... Że Ernest Hemingway cytował, mówiąc, że śmierć każdego człowieka umniejsza mnie. Mhm, to bardzo piękne. Prawda? Bardzo piękne. Dlaczego tragedią miała być śmierć niewinności niż śmierć niewinnego, albo w ogóle śmierć winnego? Dlatego, że to jest... Wie pan, to jest tak jak święty Franciszek, który biegał po polach, jak sobie uświadomił, co się dzieje na świecie, to biegał po polach i wrzeszczał: miłość jest niekochana. Co, świetny tekst na koszulkę, ale nie, co z tego nie, wynika? Nie, ale to z tego wynika, że jak sobie uświadomimy, tak, że miłość jest niekochana, tylko rozumie pan, my sobie możemy albo pozasiądać na tej warstwie słów, tak jak sobie tutaj gadamy, albo możemy spróbować naprawdę doświadczyć tego, co to znaczy, że miłość jest niekochana, i wtedy oszalejemy i będziemy biegać po polach i krzyczeć: miłość jest niekochana, tak jak ono na chwilę oszalał. Tak? I bo tutaj dotykamy takich głębi albo miłości, albo ojciec cierpienia. Ojciec ucieka. Ojciec nie, mówi, nie tu ucieka. Święty Franciszek, tu święta Maria, tu święty ten. A co w księdzu tam? Co tam w środku u księdza siedzi? Co księdza tak rozrywa? Co ksiądz o sobie opowie? No przecież opowiadam. No właśnie nie, opowiada. Ojciec o czym mówi? Miałem znajomą, miałem kolegę, a tutaj święty Franciszek pisze to, ten. I tak ucieka ojciec. Ojciec nie ucieka. Ja opowiadam też o sobie. Przepraszam, tam jest kilka dość pikantnych historii, bardzo osobistych. Opalanie się na ziołem. Nigdy nie wolno dzielić. W Biblii jest trochę tego, żeby się człowieku mógł rozeznać w sprawie. Jest to dość pikantna historia. Natomiast... Proszę państwa, coś z tą psychologią człowieka jest źle. Po pierwsze, wydaje mi się, że chociaż jestem gadułą i lubię dużo o sobie mówić, to jednak mam pewien taki poziom dyskrecji. To znaczy, wydaje mi się, że ta książka jest... Ona nie ma być, może tak, ona nie ma być o mnie. To nie ma być książka o Pawle Krupie, który się modli, który mówi: a ja to, a ja tam. To nie jest pamiętnik, to nie są wyznania świętego Augustyna. Niemniej jednak ta książka dokładnie opisuje to, czym ja żyję, tak? To nie jest tak, że ona nie ma związku ze mną. Tak? I teraz jeżeli by mnie pan tak przycisnął, to ja naprawdę jest dla mnie strasznym przeżyciem, tak? Śmierć. Jest. Przycisnąłeś co po informacjach? Jest. Dobrze. Ojciec dr Paweł Krupa w studio, wracamy po informacjach. Owczarek.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Anda Rotenberg. Zapraszam na program Andymateria w Radiu Tok FM w czwartki o godzinie 14.40. Andymateria, czyli krótki, treściwy program o sztuce. Zapraszają Anda Rotenberg z Anną Wacławik-Korpik. Andymateria. W każdy czwartek po 14.40. Reklama. Stałam lewą nogą, zbiłam lustro i przywitałam się przez próg. Z zakonnicą. Gdybym zawróciła, nie doszłabym do hipermarketu Carrefour, gdzie w październiku szczęście gwarantuje karta szalonej piątki z plusem, czyli zwrot za jedne zakupy z 5 w ebonie i loteria z super nagrodami, samochodem, laptopami, wycieczkami i do 12 października kilogram cytryn 5,99, a herbata Lipton 100 drobek 10,99. Regulamin akcji szalona piątka z plusem na carrefour.pl. Carrefour. To są najpiękniejsze wspomnienia w roku tego. Co, zatoki? Tak, znowu. Dam ci renopuren zatoki hot. Rozpuszczasz saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. Dobre. Renopuren zatoki hot wspiera funkcjonowanie zatok i ułatwia oddychanie. Od razu lepiej. I co bardzo ważne, składniki renopuren zatoki hot podnoszą odporność i pozwalają utrzymać zdrowe zatoki na długo. Suplement diety renopuren. Zdrowe zatoki na długo. Wielkie wietrzenie magazynu. W październiku w sklepach Comfort wymarzony dywan kupisz nawet o 90% taniej. Poczuj powiew okazji. W Comfort dywany aż do 90% mniej. Zbierz się zanim atrakcyjny dywan zwieje ci sprzed nosa. Więcej na comfort.pl. Poczuj się jak w prawdziwym francuskim bistro. Odkryj smaki, którymi na co dzień cieszą się Francuzi. Przyjdź do Lidla, bo już teraz tydzień francuski. A w nim wspaniały wybór ponad 20 oryginalnych francuskich serów z niebieską lub białą pleśnią, z mleka kosiego, krowiego lub owczego. Na przykład miękki ser pleśniowy Carré de l'Est kosztuje jedynie 5,55. 5,55 za 250 gramów. A talarki z tego kosztują 7,77. 7,77 za 200 gramów. Co tydzień coś nowego. Cera trądzikowa? Ja już nie mam tego problemu, bo jest suplement diety Visaxinum. Wiesz, dlaczego pomoże? Bo większa część twojego problemu jest pod skórą, a składniki Visaxinum działają od środka. Visaxinum. Wyjdź z twarzą. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Otrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Akcja! Odkryj tajniki pracy filmowców. Wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych zaprasza na wystawę Plan Filmowy. Przyjdź i zobacz plan filmu Karbala w unikatowej przestrzeni edukacyjnej. Zapraszamy szkoły i grupy zorganizowane www.fdif.pl. Widzę, że twój pies jest w świetnej formie. Mój ma ostatnio kłopoty z trawieniem. Biegunki, wymioty, do tego jest senny i apatyczny. Wygląda na kłopoty z wątrobą. Kupi mu tabletki Revetia Trawienie. Mój miał to samo, ale odkąd podaję mu tabletki Revetia Trawienie, znów może wszystko jeść i czuje się świetnie. Revetia Trawienie? Tak, kupisz w drogeriach Rossmann. Sprawdź, czy twój pies ma kłopoty z wątrobą. Wejdź na Revetia.pl i zrób test. W linii Revetia dostępne także tabletki dla psów na stawy, sierść, stres oraz witaminy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cyganko, cyganko, na konie, minęło 11.40, Anna Draganek zapraszam. Lada chwila poznamy laureata albo laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Nagrodzeni dostaną medale, dyplomy i podzielą się kwotą 8 milionów koron szwedzkich, czyli około 850 tysięcy euro. Jutro przyznany zostanie Nobel Literacki, pojutrze pokojowy. Wczoraj poznaliśmy natomiast noblistów w dziedzinie fizyki. Nagrodą podzielili się Japończyk Takaaki Kajita i Kanadyjczyk Arthur McDonald za odkrycie, że neutrina mają masę. Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak spotka się dziś w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO. Rozmowy mają być poświęcone zagadnieniom związanym z
z realizacją postanowień szczytu NATO w Walii oraz przeszłorocznemu szczytowi sojuszu w Warszawie. W Polsce właściciele aut Skody, Seata i Volkswagena, aut z silnikami diesla mogą sprawdzić w internecie na stronach tych marek, czy w ich samochodach zostało zamontowane oprogramowanie do manipulowania wskaźnikami ilości spalin. Jak pisze Wyborcza, by sprawdzić, czy auto ma taki silnik, trzeba w odpowiednim polu wpisać numer identyfikacyjny winy samochodu. Ludziom się tego Pana Boga nie opłaca teraz poznawać. I zakończyć się z końcem przyszłego roku. Nie te czasy. Mówiłam. Ateizm. W ciągu dnia słaby deszcz i mrzawka na Śląsku i na Podhalu, im dalej na północ, tym słońca będzie więcej. A ci co po wernisażach łażą, to też sztuką się nie interesują. Na zreszcie na chrót. W Trójmieście i Warszawie, 14 w Katowicach, 15 w Szczecinie, do 17 stopni. To nie muszą być podejrzenia, to jest fakt. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Owczarek. Co za łasiczka, program Owczarek w studio. Ojciec dr Paweł Krupa, dominikanin, szef Instytutu Tomistycznego, w swojej najnowszej książce Jutro ma na imię Bóg o modlitwie bardzo osobiście rozwija tezę deklaracji Dominus Jezus. To znaczy, przepraszam. To znaczy, że tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, a wszyscy inni muzułmanie mają gorszego Boga, Żydzi to w ogóle właściwie nie wiedzą, co dzieje. A ci Grecy z tymi mitami. Ale jakiś szacunek dla innych religii, ojcze. Ale ten szacunek się u ojca bierze. Po pierwsze, to jest tak, proszę Państwa, jak się ktoś uprze i czyta książkę z nastawieniem i potem nie dociera do niego, co tam jest napisane. Z całym szacunkiem dla redaktora Łasiczki, dlatego się muszę doprecyzować. Natomiast nie myślę, że za każdym razem, chociaż jestem absolutnie przekonany, że zbawienie świata dokonało się w Chrystusie i że Kościół katolicki trzyma największą część tej prawdy o Panu Bogu, jaką ludzkości udostępniono. Jestem o tym przekonany, no inaczej nie byłbym katolikiem, tak sobie to wyobrażam. Trudno by było pewnie nim być, gdyby się nie było tym przekonanym. Natomiast wydaje mi się, że w tych opowiastkach czy aluzjach do innych religii jest albo dużo szacunku, tak jak o przypomnieniu filozofii rzymsko-greckiej Cycerona, albo jak wspominam o tych bogach na Olimpie, którzy dla mnie są jakimś takim wzruszającym bardzo trochę rodzajem wspomnień z raju, takich, tak jak to opisujemy, czy też jak pisze o Bogu Islamu, który faktycznie się różni, w sensie nasze podejście do Boga się różni, a jednocześnie przypominam chrześcijanom, nie zapominajcie o tym, że On jest Panem. Nie zapominajcie o tym, że On jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. To jest jedna z naszych prawd wiary. My czasami o tym zapominamy i robimy z Niego właśnie takiego dobrego wujcia, z którym wszystko możemy załatwić, więc wydaje mi się, że jest to również jakoś wyraz mojego szacunku dla tych intuicji, które tam mają innowiercy, tak? Dlaczego cię stopnieje śmierć? Dlaczego cię stopnieje śmierć? Przed informacjami mówiliśmy o tym, że tak odniosłem wrażenie, że ojciec uznaje, że jest jakaś śmierć bardziej godna, bo ktoś jest ultra sprawiedliwy. Ja nie stopniuję śmierci. Natomiast jest różnica między śmiercią Syna Bożego a śmiercią człowieka, która jest różnicą nie stopniowania jakiegoś takiego oceniającego, moralnego, jak to się mówi, no takiego, że coś jest lepsze, bo to jest zupełnie poza kategorią, tak? Znaczy nasza śmierć jest jednym, jego śmierć jest czymś innym, jego się różnią. No tym przede wszystkim, że jego śmierć ma moc zbawczą. Tak? On nas przez swoją śmierć zbawia i że dokonuje się coś w rodzaju, my to możemy powiedzieć, ponieważ bóstwo złączone jest z człowieczeństwem w Chrystusie w sposób nierozerwalny. Czyli to jest taka utylitarna śmierć, bo przed nią to się dokonuje, a nasza bezsensowna właściwie nasza powinna być absolutnie tragiczna, gdyż przez nią się nic nie dokonuje. No jak to się nie dokonuje? No przez naszą śmierć może się dokonać nasze spotkanie z Panem Bogiem. No może. Znaczy ono się pewnie zawsze jakoś dokonuje i może się dokonać zbawienie przez naszą śmierć. Pytanie z którym? No z jednym, który istnieje. Z jednym, bo tylko jeden. A co z tymi, którzy nie wierzą albo wierzą w innego Boga, albo w innych bogów? A wie pan co? Co z ich śmiercią? A ja mam nadzieję, widzisz,
widzi pan, to jest to, że ja jestem bardzo daleki od takiego twierdzenia, bardzo daleki od twierdzenia, że wszystkie religie są sobie równe w tym znaczeniu. O, to tak wyczytałem samo bardzo wyraźnie. Tak samo prawdziwe. Natomiast jestem bardzo przekonany i mam nadzieję o boskim miłosierdziu i Bożej miłości. Naprawdę. To znaczy, ja bardzo często w takich sytuacjach mówię, ja jestem pewien, że idąc drogą Chrystusa, ja, jeżeli naprawdę będę się jej trzymał, to dojdę do zbawienia i spotkania z Bogiem. Natomiast co do innych, mam głęboką nadzieję, że boskie miłosierdzie i boska miłość doprowadzi ich również do siebie, bo to nie jest tak, że Bóg kocha chrześcijan, a innych nienawidzi, tak? Więc co do innych... Rozumie pan różnicę. Bóg był bardzo wybiórczy, jeżeli chodzi o tych, których kochał, a tych, których nienawidził. Nie był, bo jak się poczyta pisma proroków, no to właśnie u nich widać tę niesamowitą taką otwartość, że oni nagle mówią wszyscy, tak? Nie tylko naród wybrany, co niektórych, przepraszam, proroków kosztowało nawet życie, tak? A w każdym razie niemiłe doświadczenia, bo ich skórę przetrzepano nieraz. Ale więc to nie jest tak zupełnie, że to jest taka różnica, że ten Bóg jest tam wybiórczy, a tutaj nagle się zrobił taki łaskawy. Nie dzielić, natomiast nie szatkować. To, że trochę wszyscy, tak, trochę tak. To nie, znaczy, wszyscy mają dostęp do mnie. Tak? To nie jest, że wszyscy mają dostęp do jakichś tam bogów, którzy ich zbawią. Tego Pan Bóg nie mówi. Tylko mówi, że wszyscy mogą mieć dostęp do mnie. No i dlatego my idziemy i głosimy do Chrystusa. Natomiast nie tracimy nadziei też. Ja nie tracę nadziei, że ci, którzy z różnych powodów, bo o Chrystusie nigdy nie słyszeli, bo go nie mogą przyjąć. Z jakichś bardzo poważnych nie był ten czas, mówię, nie był ten czas. Bóg ma plany. To jest takie, wiesz, tłumaczenie Boga, wiesz. Ale taka ojca mówi, och, tam do nieba to chyba dla więcej jak 144 tysięcy miejsce by znalazł. Gdyby chciał, gdyby zaplanował, to by znalazł. Nie poprawiać pomógł. Rozumiem pan, to jest ta różnica. Nie dzielić, ja nie szatkować. Do ludzi, którzy inaczej wierzą, bądź którzy nie wierzą. Po prostu jest. I ten szacunek nawet nie tyle się wierzy z mojej jakiejś takiej, wiem, że taki jestem bardzo tolerancyjny, otwarty i tak dalej, tylko on się bierze z takiego przekonania. O sobie gadać lubię, tak, tak. Oni są dziećmi Bożymi. Dlatego mam taki szacunek do nich. Oni idą inną drogą, oni nie wierzą, oni coś tam, natomiast Bóg o nich również myśli. To mnie do nich nastraja bardzo pozytywnie. No i chyba przewidział w swoim zamierzeniu wielka rzesza ze wszystkich narodów. Tak sobie wyobrażam i w tej mojej książce myślę, że nikt jakiejś takiej obrazy ani braku szacunku nie znajdzie, ale ten szacunek, rozumie pan, bo to nie jest taki szacunek od dołu, że ja nie wiem, jako Paweł Krupa sobie ten szanuję innych ludzi, bo ja jestem taki właśnie. Ja ich szanuję, bo ja jestem głęboko przekonany, że oni tak samo jak ja są przez Boga ukochani. Bardzo chciałbym, żebyśmy się spotkali w wierze w Jezusa Chrystusa, ale jak się to nie uda, to się może spotkamy. Ale nie ma w tym trochę takiego właśnie, że jednak nie pozwala ojciec, nawet właśnie tak wyczytuje w swoich przekonaniach, być komuś kimś innym, tylko właśnie takim kimś, kto jest takim trochę niedoskonałym chrześcijaninem. Znaczy, że on faktycznie ma jakieś swoje przesądy, no ale co, przecież tylko przesądy, bo prawdziwa wiara jest... Dzień i noc można gadać, ale żeby Pan się dziwi? Ja się nie dziwię. Po pierwsze, jestem chrześcijaninem. Po drugie, jestem dominikaninem, tak, który jest wezwany do tego, żeby ludziom Boga głosić i, powiedzmy sobie szczerze, jakoś ich przekonywać do tej drogi, żeby tak. Ja nie ukrywam, no to nie będę mówił, że ja jestem, że mnie to jest obojętne, czy ludzie będą chrześcijanami, czy nie. No nie jest mi to obojętne. No i tyle. No inaczej, to znowu, no nie chodziłbym w tym habicie, nie głosiłbym kazań. Dlaczego wszyscy mieli być chrześcijanami? Jakie są zalety bycia chrześcijaninem? No przede wszystkim jest to możliwość przyjęcia, wie pan, Trójcy Świętej w swojej duszy. Nie, ale no dobrze, to... No tak, wiecie, ale na co to się przekłada? Bo ja tak rozglądam się, czytam gazety, tygodniki katolickie, publicystów katolickich czytam,
I zastanawiam się, jakie są zalety bycia chrześcijaninem. Nie, no to wie pan, ja wiem, że to brzmi takie strasznie. Takie miłości. Nie, ja wiem, że to brzmi strasznie abstrakcyjnie, ale pierwsza zaleta to jest naprawdę ten nasz związek wewnętrzny, szczególny z Chrystusem i usynowienie przez Boga. To jest, ja wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ja wiem, że to brzmi jakoś tak daleko od rzeczywistości, ale to jest naprawdę ta pierwsza i podstawowa różnica. A bliżej natomiast, jeżeli za tym pójdziemy, tak, to myślę, że naprawdę spełnia się to, że jesteśmy solą ziemi i światłem świata. A co to znaczy? No, że jesteśmy po prostu tak jak Chrystus. Sól dla mięsa, no, konserwuje. Mi dobra. Ale to nie... Misjonarze, pionierzy. Jak sól dla mięsa, no to już powinieneś wiedzieć. Jak o tych bawołach swoich tu gadałeś. No to o bawołach. Przeszedłem do kościoła, popatrzyłem w kościele. Akurat słyszałem o tym, na kogo głosować, na kogo nie głosować. Niech pan zmieni kościół. Przepraszam, nie, ale powiem panu, ale kościół katolicki. No, ale znowu pan powie, że ja opowiadam historyjki i wybieram. Nie, no ale bo Bóg do nas przez te historyjki przemawia, rozumiem pan, bo to się, mnie przynajmniej, ja jestem człowiekiem, który opowiada historię. Tak jest, trudno. Ja nawet jak studiuję teologię średniowieczną, czy historię średniowieczną, to jest to dla mnie pewna opowieść o tym, jak Bóg z ludźmi działa. I teraz panu powiem. Kilka lat temu. Średnio, a może Biblię lepiej czytać niż historię średniowieczną. Tuż przed mszą świętą oszukaną, przerobioną. Przychodzą jacyś ludzie, łapią mnie na placu w kościele, tam u nas, na służbie. Ojej. Czy ksiądz może porozmawiać z naszą znajomą? Okazuje się, że kobieta mająca dwójkę dzieci nosi się z zamiarem usunięcia trzeciego, który jest podejrzany zresztą o to, że będzie zyspędał. Czy ojciec może z nią porozmawiać? Mnie on tak strasznie chcę przekonać, żeby ona urodziła to dziecko. Boże drogi, mam godzinę do mszy. No, dobrze, idę. Rozmawiam z nią. Pomijam wszystkie szczegóły, nie chcę, to są osobiste sprawy, ale mówię jej, proszę pani, niech pani się wstrzyma. Jeszcze chwilę. No, tam tydzień pani nie zbawi, tak? Ja powiem ludziom na 14, na mszy o 14. Będziemy się za panią modlić i spróbujemy poszukać jakiegoś rozwiązania. I powiedziałem to ludziom. I modlili w czasie modlitwy wiernych. I dostałem 50 maili. 50 tysięcy złotych dla tej kobiety. Nie, 50 maili. Nie, uwaga. W których było. Na przykład, mam 52 lata, dwóch dorosłych synów, jeszcze pracuję, ale mam jeden dzień wolny w tygodniu, chętnie zajmę się tym dzieckiem, żeby ta mama mogła sobie odpocząć. Tu pieniądze, tam pomoc, nie wiem, będziemy jej rodziną. Niech ona do nas przychodzi, niech nie. Tu ktoś ma dziecko... No bo u nas u świętych świadków jechały, to jest wujek, jest ciocia. To nie musi być rodzina cielesna. No, ale matka, która podejmuje decyzję o tym, jak ma wyglądać jej życie, jak ktoś mówi... Ja zajmę się godziną jej życia. Ja sierota, wdowa. No to wiecie pan. To będzie burczało. To mamy inne spojrzenie. Znaczy, jak jest... można mówić ludziom, jak mają żyć? Ale ja nie mówię. Ale oni nie mówią, jak ona ma żyć. Oni mówią, że chcą jej pomóc. Że ona nie jest sama. Muszę panu powiedzieć, że ona nie otworzyła tych maili. Nie otworzyła tych maili i usunęła to dziecko. To co mi później opowiada. Jaka była reakcja tych ludzi? Reakcja tych ludzi była smutna. Bardzo się modlili i pewnie modlą niektórzy za nią do dzisiaj. Naprawdę. Ani jednego złogosława? Ani jednego. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, początku czyniącemu zło, synom postępującym zgubnie. Opuścili Jehowę, zgardzili świętym Izraela, odwrócili się wstecz. Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro pomnażacie bunt? Cała głowa jest chora, całe serce słabowite, od spodu stopy aż po głowę, nie ma na nim zdrowego miejsca, rany i sińce, i świeże pręgi,
niewyciśnięte, ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą. Kraina wasza pustkowiem, wasze miasta spalone ogniem, ziemię waszą na waszych oczach pożerają obcy. Pustoszenie przypomina zagładę dokonaną przez obcy. Córa syjońska pozostała jak szałas w winnicy, jak budka strażnicza na polu ogórku, jak miasto których ksiądz wyśpiewał. Ja nie wyśpiewałem. Gdyby Jehowa zastępów nie pozostawił nam choć kilku ocalałych, stalibyśmy się podobni do Sodomy. Przypominalibyśmy Gomorę. Słuchajcie słowa Jehowy, dyktatorscy władcy Sodomy. Nadstaw ucha ku prawu waszego Boga ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Jehowa. Dosyć mam całopaleń z baranów i tłuszczu tłuczonych zwierząt. Także widzicie państwo, tu z jednej strony Bóg kazał im, proszę państwa, kazał składać ofiary, ale to wszystko było pod pewnym względem, pod wieloma warunkami, ale to oni mieli ten mózg, prawda, i mogli to wypić. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Jehowa, dosyć mam całopaleń z baranów i tłuszczu tłuczonych zwierząt. To jest Księga Izajasza, pierwszy rozdział, od 4 wersetu czytam. A w krwi młodych byków i baranków i kozłów nie mam upodobania, chociaż Bóg mówił, że ma upodobanie. Także Bóg to zarzuca i Bóg wraca się w tym sensie myśli, że Bóg jednak chciał, żeby oni składali te ofiary, ale pod warunkiem, że będą wewnętrznie czyści, bo sama forma, to co zewnętrzne, no to choćby było ze złota, piękne i śliczne, to się Bogu nie podoba. Ludzie tego nie rozumieją, dlatego w Google Plus tam czasem niektórzy takie piękne rzeczy pokazują. To nie o to chodzi. Gdy przychodzicie, by zobaczyć moje oblicze, któż tego żądał z waszej ręki, byście wydeptywali moje dziedzińce? Przestańcie już przynosić bezwartościowe ofiary zbożowe. Kadzidło to dla mnie coś odrażającego. Nów i sabat, zwoływanie zgromadzeń, nie mogę znieść posługiwania się mocą tajemną w połączeniu z uroczystym zgromadzeniem. Wasze dni nowiu, okresy świąteczne, znienawidziła moja dusza, stały się dla mnie brzemieniem, ciężarem, zmęczyłem się znoszeniem ich, a gdy rozkładacie dłonie, kryję przed wami oczy, chociaż mnożycie modlitwy, a ja nie wysłuchuję ich. Wasze ręce pełne są przelanej krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie sprzed moich oczu zło waszych postępów. Przestańcie wyrządzać zło. Uczcie się czynić dobro. Szukajcie sprawiedliwości. Przywołajcie do porządku ciemięstwo. Wydajcie wyrok na rzecz chłopca, nie mającego ojca. Brońcie sprawy wdowy. Czyli widzicie państwo, tu jest ta rodzina. Nie to, co tam papież mówi o tej rodzinie cielesnej. Ta rodzina cielesna często jest chora. To po pierwsze. A po drugie, tutaj zachodzi potrzeba dzielenia się prawdą o Królestwie Bożym. Bo co to znaczy wyjść z wody przy chrzcie? Jako sługa Jehowy, naczynienie Jego woli. A co Jezus po chrzcie zaczął czynić? Zaczął głosić. To więc ty też naśladuj Jezusa w głoszeniu Ewangelii, tylko musisz ją poznać, bo ludzie od dziecka nie mieli w ręku Biblii, ani nie czytali, ani nic nie wiedzą. Ty też czytaj, zastanawiaj się i rzucaj, puszczaj chleb po wodzie. No my jako pionierzy, pionierki, misjonarze, misjonarki, głosimy za darmo, chociaż Moherowi to mówią, że proszę państwa, po 30 tysięcy dostaniecie za łebka, jak to mówią. Ale wiecie państwo, to świadczy o braku zrozumienia w ogóle misji Ewangelii, że jak można coś za pieniądze robić, głosić, prawda? W tym wypadku Jezus głosił za darmo. Także ci, którzy takie rzeczy i te oskarżenia mówią, to bardzo źle o nich świadczy, przynajmniej o braku zrozumienia prawdy, prawd ogólnych Pisma Świętego. Dlatego mówię, że od tego waszego profesora Uniwersytetu Warszawskiego u Świadków Jehowy, to jest dziecko mądrzejsze, bo
Dziecko, teraz powiem. Jaki ten Bóg jest, że Bóg wcale nie był Bogiem gniewu, nie był Bogiem srogim. I był, Bóg był i taki, jak rozumiał, że człowiek chce postępować według jego woli. Człowiek się Bogu podobał, to Bóg go pochwalił. Mamy przykłady w Piśmie Świętym, dlatego to trzeba czytać i trzeba badać, jakie reakcje Boże. Jak reagował Bóg na Abrahama, że pobłogosławią twoje potomstwo. Także ta siwa broda u Abrahama jest czymś bardzo pozytywnym. Malujcie sobie, malujcie. Nie chodziło o brodę, tylko chodziło o wiarę, o rzeczy duchowe. A u tych moherowych to ciągle składanie rąk, tytułowanie się, rabbi, czyli nauczycielu, docent, doktor, habilitowany, tytuły. To są wszystko rzeczy, proszę Państwa, zewnętrzne, prawda? Co mi po mnóstwie Waszych ofiar? A gdy przychodzicie do mnie, zakrywam moje oczy przed Wami. Czy przypadkiem nie jaskinią zbójców? Jest w oczach moich ten dom, oto ja to wszystko widzę, mówi Jahwe zastępów. Także ta Księga Izajasza, te kawałki z pierwszego rozdziału Księgi Izajasza, ona była napisana w 732 roku przed naszą erą, jest nazywana też Ewangelią, cytowana jest wszędzie. I jeszcze inne wersety też o różdżce Isaiego z Księgi Izajasza też są cytowane wszędzie. Księga Izajasza jest jako Ewangelia, tylko nie każdy o tym wie, bo oni słyszeli, że są cztery Ewangelie, ale że to piąta, a to jeszcze, że kiedyś, a to, że jeszcze 730.